Marszałku, Wysoka Izbo, procedujemy druk 2915, czyli rządowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych podpisanej w Abu Dhabi dnia 22 września 2022 roku. Celem umowy jest stworzenie polskim sądom i prokuratorom podstawy do przekazywania i wykonywania wniosków o pomoc prawną, ekstradycję oraz przekazywanie osób skazanych bez konieczności odwołania się do zasad wzajemności i przepisów KPK. Szczegółowe i jednoznaczne przepisy odnoszące się m.in. do wymogów formalnych wniosków pozwolą na wyeliminowanie dotychczasowych trudności. Umowa jest wzorowana na wiążących Rzeczpospolitą Polską umowach dwustronnych z zakresu współpracy prawnej w sprawach karnych, a także na przepisach umów wielostronnych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w tym m.in. Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz w protokole do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. I bardzo dobrze, że ta umowa zostanie podpisana. Ale w związku z działaniem rządu będziemy takich umów potrzebowali zaraz z całym światem muzułmańskim. Wbrew zapowiedziom nastąpił lawinowy wzrost imigracji z państw muzułmańskich do Polski. Jeszcze w 2016 roku wydano tylko 3748 pozwoleń na pracę dla obywateli państw, w których islam jest religią dominującą, ale już w 2021 było to 58 598. Czyli w ciągu zaledwie kilku lat odnotowano kilkunastokrotny wzrost. Ale wszystko przebił rok 2022. Polska wydała ponad 136 tysięcy pozwoleń na pracę dla imigrantów z państw muzułmańskich. W tym 33 tysiące z Uzbekistanu, 25 tysięcy z Turcji, 13,5 tysiąca z Bangladeszu, prawie 12 tysięcy z Turkmenistanu i 10 tysięcy z Indonezji. PiS jak zwykle oszukał Polaków i zamiast postawić tamę muzułmańskiej imigracji, sprowadza ich w hurtowych ilościach. Pamiętajcie państwo, jak PiS nie chciał w ramach relokacji 7 tysięcy imigrantów przyjąć? Dzisiaj po cichu, bez pytania opinii publicznej, sprowadza ich wielokrotnie więcej. Ludzi obcych nam kulturowo, którzy w żaden sposób nie będą dostosowywać się do naszej kultury. Czy naprawdę musimy czekać na tragedię, aby zrozumieć, że droga, którą poszedł Zachód w tym względzie, jest całkowicie szkodliwa naszego narodu? No ale cóż. Dlatego patrząc przez pryzmat tego wszystkiego, będziemy potrzebowali takich umów dużo więcej. Jest to tylko i wyłącznie wina polityki otwartych drzwi rządu PiS-u w tym względzie. Konfederacja sprzeciwia się jednoznacznie i stanowczo masowej i niekontrolowanej polityce imigracyjnej rządu PiS-u. Dziękuję.